Pokój i dobro. Pokój i dobro. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Najwyższy Czas. Cieszymy się, że jesteście z nami. Już końcówka. Przypominamy również, że wrzucamy do mediów, też na YouTube'a nowennę. Już jest piąty dzień nowenny do świętego Franciszka przed uroczystością. Także zachęcamy, żeby zajrzeć i tam. Także teraz pauzujemy i potem rozważanie brata Savio. Dzisiejsze rozważanie pozwolę sobie zacząć od słów Jana Pawła II, które zapisał w encyklice Veritatis Splendor. To ma na myśli święty Tomasz, gdy komentując jeden z wersetów psalmu 4 pisze: po słowach składajcie ofiarę sprawiedliwości, psalmista, jak gdyby zapytany o wyjaśnienie, co to są dzieła sprawiedliwości, dodaje: wielu powiada, któż nam ukaże dobro? I odpowiadając na pytanie mówi: światłość Twojego oblicza, o Panie, pozostawiła na nas swoje znamie. Jak gdyby chciał powiedzieć, że światło naturalnego rozumu, którym odróżniamy dobro od zła, co należy do dziedziny prawa naturalnego, jest w nas odbiciem światła Bożego. Dzisiejszy rozdział, który dzisiaj omawiamy, jest czymś tak naturalnym dla każdego katolika, bardziej powinien być naturalnym, że można się nawet zdziwić, po co znajduje się on w regule. Przecież wczoraj mówiliśmy o tym, że brat, że Franciszek mówi jednoznacznie: bracia mają być katolikami. Dzisiaj natomiast przypomina o tym, że mają się spowiadać i przyjmować komunię świętą. Katolik, jeżeli chce być naprawdę katolikiem, nie może się nie spowiadać i nie przyjmować komunii świętej, bo to byłby taki pluszowy katolicyzm na niby. Więc dlaczego Franciszek zapisuje to w regule? Myślę, że po to, żeby podkreślić wagę tych dwóch sakramentów. Sakramentu spowiedzi, pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii. Ten fragment, który na początku przytoczyłem z encykliki Veritatis Splendor, przypomina nam, że my sami nie jesteśmy dla siebie, że tak powiem, ostatecznymi wyznacznikami dobra i tego, jacy powinniśmy być. Jezus Chrystus po to się wcielił, żebyśmy mieli w Nim obraz tego, jakimi chce nas Bóg. Krótko rzecz ujmując, Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Grzech pierworodny zniszczył w nas to, zakłamał w nas to, przez co Jezus Chrystus zszedł na ziemię, aby nam ten obraz i podobieństwo przywrócić. Całe więc życie chrześcijanina, i po to też jest ta seria, jest etapem nawracania się, aby jak najbardziej się do Jezusa Chrystusa upodobnić. Patrzeć na Jego oblicze i starać się być takim jak On. Jednak wiadomo, jesteśmy słabi, nasza natura jest skażona i będziemy upadać. Będziemy upadać do ostatniego dnia naszego życia. Więc co robić? Spowiadać się. To jest ważne, żeby zrozumieć, czym jest spowiedź. Spowiedź nie jest oskarżaniem się z grzechów, dlatego że Bogu sprawia to jakąś przyjemność, kiedy Jego dzieci nawet w taki masochistyczny sposób łajają się przed Nim, jacy to są źli. Spowiadamy się dlatego, żeby przeprosić Pana Boga, że nie wykorzystaliśmy tych wszystkich momentów w naszym życiu, w których On chciał, abyśmy byli do Niego podobni. Że w wielu momentach naszego życia, w różny sposób, w różnych sytuacjach, powiedzieliśmy Panu Bogu nie na to zaproszenie, żeby być do Niego podobny. I w sakramencie pokuty i pojednania otrzymujemy również dar uzdrowienia z tych grzechów. Krótko rzecz ujmując, Pan Jezus nam przebacza, ale również daje nam łaskę, abyśmy na nowo starali się wpatrywać w Jego oblicze i na nowo starać się w codziennym życiu stawać takim jak On. Jednak do tego potrzebna jest świadomość naszych grzechów.
Dlatego już pierwszy punkt. Zadać sobie pytanie, czy robię rachunek sumienia, czy robię go codziennie, albo przynajmniej raz w tygodniu, żeby zobaczyć, co w moim dniu było nie tak, gdzie w ciągu tego dnia nie odpowiedziałem na to zaproszenie Pana Jezusa, ale również w których momentach dnia faktycznie udało mi się odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa, w których momentach mojego dnia widziałem Jego łaskę, Jego moc, która czyniła we mnie dobro. Dalej, jeżeli już jesteśmy po spowiedzi, wyznaliśmy już nasze grzechy i otrzymaliśmy rozgrzeszenie, musimy pokutować. Generalnie pokuta kojarzy się z jakimiś umartwieniami. Tak, ale nie do końca. W myśli Franciszka, pokuta to przede wszystkim nawrócenie, zmiana swojego życia tak, żeby żyć na wzór Chrystusa. Dlatego mówi, że szczęśliwi ci, którzy umierają w pokucie, czyli ci, którzy starają się do końca swojego życia, do ostatniego tchnienia, stać się podobnymi do Chrystusa. To jest główne rozumienie pokuty. I drugi punkt. Czy ja na co dzień próbuję pokutować, czyli również, czy umartwiam swoje zmysły, nie po to, żeby być cierpiętnikiem, tylko po to, żeby panować nad samym sobą, żeby móc w każdej chwili powiedzieć: tak, Jezu, chcę być taki jak Ty. Żeby to nie zmysły, nie moje ciało nade mną panowało, tylko żebym ja miał panowanie nad swoim ciałem i w tej wolności mógł wybierać zawsze Jezusa. I trzeci punkt. Eucharystia. Przyjmujemy Jezusa Chrystusa nie jako nagrodę za nasze prawe życie. Jezus Chrystus przyszedł do nas z miłości, aby nas odkupić, aby naprawić naszą skażoną naturę. Więc przyjmujemy Jego ciało i krew, aby się z Nim zjednoczyć i tak jak pisze święty Paweł, żebyśmy już nie my żyli, tylko żył w nas Chrystus. Więc trzeci punkt. Czy gdy przyjmuję komunię świętą, to właśnie z tą intencją: Panie Jezu, dziękuję Ci, że do mnie przyszedłeś, żeby być teraz ze mną, musiałeś wycierpieć mękę, chciałeś wycierpieć mękę, zmartwychwstałeś. Dziękuję Ci, że to wszystko dla mnie zrobiłeś. Od teraz ja oddaję Ci całego siebie, żyj we mnie. I czy dalej w ciągu dnia odnawiam w sobie to pragnienie? Czy żyję faktycznie tą komunią, czyli w różnych momentach dnia uświadamiam sobie: teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Kilka myśli dotyczących tak naprawdę podstaw życia sakramentalnego w naszej wierze. Zostawiam Was z nimi. No i życzę owocnych przemyśleń, dobrego wieczoru. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.